Cześć, cześć, witajcie z tej strony. Dajcie mi kurna namiary na Lody talerz. ekipy. Bo serio, chciałem sobie jak normalny człowiek zakupić lody ekipy. No jednego loda ekipy, no bo chciałem sobie spróbować, co to kurna jest. Ale tutaj w żadnym sklepie nie ma. Ja byłem w sześciu sklepach, tam nic nie ma. Nie ma w ogóle ani grama lodów ekipy. Ludzie nie dadzą spokojnie sobie zjeść, kupić. Tylko wykupują cały sklep. Pewnie nawet nie zjedli tych lodów. W ogóle tu jest taka kurna afera, taka istne piekło. Porównałbym to do świeżaków Biedronki, że w sensie też był na nich hype i po prostu matki chciały kupić dzieciaczkowi swojemu świeżaka. A teraz każdy młody ludź chce lody ekipy kupić, bo freestyle, no, to kurde trzeba kupić, bo freestyle się ten, bo ekipa Freeza. W ogóle to czym się te lody w ogóle wyróżniają? Zobaczmy tutaj na stronie Korala. Wyjątkowe lody sorbetowe w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym. Dołącz do ekipy! Co? Oni sugerują, że jeśli kupimy te lody, to dołączymy do ekipy Freeza? To kurde kupuje! Czy wiesz, że lody ekipa powstały ze współpracy z Freezem i jego ekipą? To oni rządzą polskim YouTube'em. No kurna nie wiedziałem. Jeszcze, aby wam udowodnić ten szał, że to że po prostu w Polsce jest ten szał, to jeszcze ludzie wpadli na pomysł, żeby sprzedawać papierki. Dobra, wejdźmy sobie na Allegro. Zobaczmy, co tu się dzieje. Redaktor wpadł na pomysł, aby sprzedawać papierki po lodach. Jeszcze nas widziałem za ćwierć miliona złotych. To jest... Unikalny kolekcjonerski papierek lody... lodach ekipy. 15 tysięcy złotych. Kolekcjonerski papierek po lodach ekipy. 50 tysięcy złotych. No tutaj 10 złotych. Ale sam lód w sumie kosztuje 2 złote. A papierek pewnie... jest... mniej warte, pewnie jest kilka groszy. 70 tysięcy złotych! Papierki po lodach ekipa, unikat, 4 złote, 20 złotych. 4 sztuki, przepraszam. Kolekcjonerskie papierki lody ekipa, 150 złotych. Limitowany unikatowy papierek po lodach ekipa, 45 tysięcy złotych. Lody free, ekipa freestyle skawkowe 2 sztuki, 100 tysięcy złotych. Jedna osoba cytuje. Naprawdę ludzie, jesteście chorzy? Czy wy serio myślicie, że ktoś to kupi? 4 zajebiście. Zajebiście. Unikatowe papierki lody ekipa Freeza 15 zł. Lody ekipa stan nowy 20 240 tysięcy złotych. 6 osób licytuje. Ojej, weźmy zobaczmy jaki jest najdroższy papierek na Allegro. Cena od najwyższej. Ćwierć miliona złotych. Jedna osoba licytuje. Jeszcze 2 godziny do licytacji. Ta jedna osoba będzie... dostanie papierek po lodach. Za ćwierć miliona złotych. Kurna... co się dzieje w naszym kraju, to ja nie wiem. Teraz z mojej strony... to jest parodia.